Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Mamy pierwsze pytanie od Moniki, która się przypomniała w jednym z ostatnich filmów ze swoim pytaniem. Prosi o odpowiedź na pytanie, jak się ma stan zapalny jelita, na przykład hemoroidy, do chudnięcia na keto. Czy hamuje ten proces? Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia. Droga Moniko, wszelkie stany zapalne są problematyczne, jeżeli chodzi o redukcję wagi. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli mamy jakiś stan zapalny, to nie możemy chudnąć, ale ten proces rzeczywiście jest utrudniony, bo organizm efektywnie i chętnie redukuje wagę, oczywiście zakładając, że tutaj mamy chociażby ujemny, mamy deficyt kaloryczny i przeprowadzamy to w dobry sposób, czy mamy dużą aktywność fizyczną. Natomiast jeżeli jest w równowadze, tak, jeżeli jest jakiś stan zapalny, coś się dzieje, to to jest ważniejszy element, ważniejsza rzecz do zrobienia, do ogarnięcia dla naszego organizmu niż odchudzanie. Dlatego też osoby ze stanami zapalnymi, z przewlekłymi stanami zapalnymi mają zazwyczaj większe problemy z chudnięciem, no chyba że te stany zapalne powodują takie wyniszczenie organizmu, że rzeczywiście wręcz ten ubytek masy ciała jest i to jest nadmierny. Natomiast jeżeli chodzi o stany zapalne jelit, to tutaj jest dość istotny temat, ponieważ rzeczywiście badania naukowe, które jakby, gdzie sprawdzany jest mikrobiom, czyli te bakterie w jelicie osób otyłych, osób szczupłych albo osób odchudzających się, pokazują, że mikrobiom i to, jakie są, jak wyglądają nasze jelita, wpływa na to, czy chudniemy, czy nie. I rzeczywiście mikrobiom osoby szczupłej ma pewne cechy i jest on różny od mikrobiomu osoby z nadmierną masą ciała. I rzeczywiście potwierdzają to badania. Nawet, ale to jest w zupełnie wstępnej fazie, tak zwana bakterioterapia fekalna, czyli nawet przeszczep kału czasem jest stosowany, nie stricte pod kątem chudnięcia, ale rzeczywiście poprawy tej mikroflory jelit. Także to jest jeszcze, powiedziałabym, na dość wczesnych etapach. Natomiast na pewno warto o te nasze jelita po prostu dbać, zarówno poprzez żywienie, substancje prebiotyczne, być może stosowanie probiotyków dobrej jakości, ale także taką odpowiednią higienę jedzenia, przerwy pomiędzy posiłkami itd., itd. A jeżeli chodzi stricte o hemoroidy, to tutaj raczej powiedziałabym, że nie, że bardziej nadmierna masa ciała może być przyczyną hemoroidów, chociaż tych przyczyn jest wiele. Na pewno tutaj to, co jest zbieżne, to chociażby za mała podaż błonnika w diecie i to się nieraz dzieje na keto. Osoby jedzą za mało błonnika, to po pierwsze sprzyja nadmiernej masie ciała, a po drugie właśnie sprzyja rozwojowi hemoroidów. Poza tym, no oczywiście pewne stany, takie jak chociażby ciąże, do tego predysponują, czy właśnie zatwardzenia, gdzie za długo trochę siedzimy na toalecie, jest jakby wzmożony ten ucisk i też to może powodować tworzenie się hemoroidów i znowu jest to związane też bardzo często, nie zawsze, ale często z niedoborami błonnika. Poza tym aktywność fizyczna, niska czy długotrwałe siedzenie też może być przyczyną hemoroidów, no i też może być przyczyną nabierania masy ciała. Także tutaj jakby warto po prostu gdzieś tam o tę jelitę zadbać. Jeżeli mamy jakiś problem, to warto to go dobrze zdiagnozować i się nim zająć i go rozwiązać. To nie jest tak, że z jakimś tam stanem zapalnym lekkim nie da się chudnąć, ale na pewno zarówno pod kątem skutecznej redukcji wagi, jak i po prostu zdrowia warto te stany zapalne redukować. Pytanie od Misi. Może coś o diecie keto dla osób z kamicą nerkową, szczawianowo-wapniową? Wydaje mi się, że na ten temat już trochę we wcześniejszych któryś odcinka mówiłam, natomiast przypomnienie. Jeżeli mamy jakiekolwiek kamienie, to musimy o tym pamiętać, że na diecie keto mogą się one w łatwiejszy sposób uwolnić. I z jednej strony fajnie, no ale z drugiej strony, jeżeli te kamienie są duże, to może to jakby no,
uwalniające się kamienie i tak naprawdę mówi się, że wręcz urodzenie kamienia jest bolesne, więc należy to mieć na uwadze i mieć to pod kontrolą. Natomiast jak powinno wyglądać nasze żywienie? Na pewno musimy pamiętać o nawodnieniu, ono tu jest kluczowe i rzeczywiście te 2-3 litry wody należy pić. Woda jest ważna, ale ogólnie oczywiście ilość płynów, czyli jeżeli pijemy jakieś herbaty, jakieś zupy i tak dalej, to też zioła, to też to liczymy. I to, o czym pamiętamy, jeżeli już mamy kamienie, to żeby białko było w umiarkowanej ilości. Czyli ja tutaj raczej nie szłabym na przykład w takie keto, gdzie nawet na redukcji mamy nawet 30, nie wiem, procent białka powyżej na przykład 100 gramów na dobę, tylko raczej oscylowałabym w okolicach, nie wiem, być może 70-80 gramów białka, czyli nie przesadzamy z ilością białka i na pewno warto tutaj też wprowadzić aktywność fizyczną, nie jakąś nadmierną, nie crossfit i w ogóle jakiś hardcore, ale rzeczywiście aktywność fizyczna też tutaj będzie istotnym dodatkiem do dietoterapii. Pytanie od Justyny. Asiu, a co myślisz o olejach z orzechów, włoskich, laskowych, do sałatek? Uwielbiam za smak i zapach, ale czy takie oleje są ok? Droga Justyno, jeżeli chodzi o oleje z orzechów, to tak, w umiarkowanych ilościach one są w porządku. Tutaj skupiłabym się po pierwsze na dobrej jakby jakości olejów. Pamiętajmy, że tłuszcze nienasycone potrafią się utleniać, więc zawsze sprawdzajmy, bo większość olejów roślinnych powinna być przechowywana w lodówce, w ciemnym szkle, ale też właśnie w niskiej temperaturze. Natomiast polecam Ci, Justyno, i osobom zainteresowanym wejście do mnie na bloga na joannaselwa.pl i tam jest artykuł ranking orzechów. I w tym rankingu ja wypisałam, które orzechy, czyli to jakby można sobie przełożyć też na oleje czy pasty z tych orzechów, mają jaką zawartość poszczególnych kwasów omega. Bo omega-3 są przeciwzapalne, natomiast już duża ilość omega-6 to będzie coś prozapalnego. Także jedno nienasycone kwasy tłuszczowe to jest coś, czego też powinniśmy szukać i to wszystko macie ładnie rozpisane właśnie tam w tabeli, więc warto sobie po prostu sprawdzić i tak dobierać te oleje, żeby rzeczywiście w przewadze raczej mieć te oleje nienasycone z przewagą właśnie omega-3, a nie omega-6. Raczej idziemy w kierunku omega-3 czy omega-9, bo to one stanowią o tej przeciwzapalności naszej diety. Pytanie od Ulki. A ja chciałam spytać. Byłam na keto 8 miesięcy, schudłam, poprawiła się alergia, wysypki i katar sienny. To było 1,5 roku temu. Niestety przez tą zimę przytyłam 5 kilo i teraz chcę zrzucić. Od kilku tygodni ograniczam węgle, jednak zdarza się, że mam cukier na czczo 115. To mnie niepokoi. Dodam, że kilka lat temu zażywałam leki na alergię i przytyłam po nich oraz bardzo źle się czułam. Myślę, że z tym wysokim cukrem to się wtedy zaczęło, ale nie mam nadwagi, po prostu chcę mieć 58, a nie 63, no i ten cukier. Jak postępować? Ulka, ciężko mi jest jakby jednoznacznie powiedzieć Ci, co powinnaś zrobić, bo nie do końca wiem, co jest przyczyną tego wysokiego cukru, może ich być kilka. To, gdzie mogę Cię pokierować, to jest u mnie na kanale film o tym, dlaczego mamy wysoką glikemię na keto, wysoki cukier na keto. To ten film polecam Ci obejrzeć, być może tam znajdziesz jakieś punkty wspólne z Twoim stanem. Kolejna sprawa to jest ten efekt brzasku, który u niektórych następuje rano, czyli wybudzają nas hormony stresu, między innymi kortyzol i też to powoduje u niektórych osób podniesienie się glikemii. Bardzo fajnie, żeby rzeczywiście sprawdzić, co się dzieje u nas rano, to możemy to zrobić stosując sensor taki dwutygodniowy, czyli stały pomiar glikemii. I o tym też jest film, jak wpiszesz sobie u mnie na kanale Biohacking, to też o tym się możesz dowiedzieć więcej. Natomiast tutaj być może właśnie jest to efekt brzasku, być może jest to ten etap przejściowy, być może żywienie jest nieodpowiednio skomponowane, być może są produkty, które podnoszą Ci glikemię, które nawet są ketogeniczne, a o nich nie wiesz. I tutaj znowu jest kwestia chociażby indeksu insulinowego.
chociażby nabiał ma dość wysoki indeks insulinowy i niektórym osobom podnosi niestety ten cukier. Natomiast pytanie też, jakby jak układacie się w ciągu dnia żywienie, bo okazuje się, że jeżeli ktoś ma wysoki cukier na czczo, a na przykład je w drugiej połowie dnia, to po przestawieniu tego i zastosowaniu tak zwanego ETRF-u, czyli Early Time Restricted Feeding, czyli to okno żywieniowe mamy w pierwszej połowie dnia, zaczynamy śniadaniem, a nie czekamy na przykład do południa, dopiero i w południe jemy śniadanie, przynosi dobre rezultaty. I nieraz zjedzenie wcześniej właśnie śniadania, powiedzmy pół godziny, godzinę, no maksymalnie dwóch od momentu wstania, sprawia, że ten cukier nam się ładnie reguluje i spada po śniadaniu, a z czasem po kilku tygodniach po prostu nam się obniża. Więc no, przyczyn może być wiele, postaraj się poszukać. To są jakieś takie wskazówki, które mam nadzieję pomogą Ci jakby znaleźć i dowiedzieć się, co tak naprawdę u Ciebie się dzieje. I ostatnie pytanie od Lidii. Hej Asiu, dziękuję za ogrom wiedzy na Twoim kanale. Chciałam zapytać Cię, jak Twoim zdaniem odżywianie keto ma się do cukrzycy typu pierwszego? Czy tak wysokotłuszczowa dieta jest okej? Czy może lepiej dla osoby chorującej na C1 lepsza będzie dieta low carb? W internecie znalazłam sprzeczne informacje na ten temat, nie wspominając już o lekarzu. Więc to prawda, że mamy różne drogi postępowania, jeżeli chodzi o dietoterapię. Ja uważam, że dieta ketogeniczna, jak i dieta niskowęglowodanowa, która niekoniecznie wprowadza nas w stan ketozy, jest dobrym rozwiązaniem dla cukrzycy typu pierwszego, jeżeli oczywiście jest dobrze prowadzona pod kontrolą. I miałam takich podopiecznych, którzy przy tej cukrzycy typu pierwszego bardzo dobrze sobie radzili. Trzeba to dopasowywać indywidualnie. I teraz tak, czy low carb, czy keto? To zależy. Ja naprawdę już po tylu latach pracy z podopiecznymi wychodzę z przekonania, że każdy organizm jest inny. I niektórym naprawdę bardzo fajnie służy dieta ketogeniczna. U niektórych fajnie sprawdza się też, jeżeli jakby jest wskazany taki post, na przykład warzywny, jeden raz w tygodniu. Ja sama byłam zdziwiona, jak fajne rezultaty to może przynieść, żeby rzeczywiście ograniczyć tą kaloryczność i skupić się bardziej na warzywach, ewentualnie do nich oliwa z oliwek czy olej MCT raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie i to też pomaga obniżyć te cukry i wszystko wyregulować. Natomiast na pewno nie przejadamy się, tak? W ogóle przejadanie się nie jest dobre, ale szczególnie tutaj przy cukrzycy, jeżeli keto czy low carb, to nie z jakąś nadwyżką kaloryczną, bo niektóre osoby zaczynają jeść tak dużo tłuszczu, że ta nadwyżka się pojawia. Także tego nie chcemy. Natomiast ogólnie, no moim zdaniem, warto przerzucić się na paliwo z ciał ketonowych, czyli dieta ketogeniczna, gdzie wytwarzamy te ciała ketonowe w naszym organizmie, no powinna przynieść najlepsze rezultaty, przynajmniej na początku, żeby się organizm właśnie tego nauczył. Więc ja raczej szłabym w stronę ketozy, przynajmniej na początku. Ale to już, tak jak mówię, kwestia indywidualna i dobranie tego do siebie, sprawdzenie, co u mnie konkretnie działa, a co nie. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na następne piątkowe Keto Q&A. Mam tu jeszcze od Was pytania, natomiast oczywiście zadawajcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania nowe, chętnie na nie odpowiem. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia. Cześć!